Rozpoczynamy nowy tydzień z Odyseją Wyborczą. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Godzina 10.11, 27 maja, poniedziałek. Stąd mówię, że nowy tydzień, jakby ktoś się gdzieś zawieruszył przez weekend. Tak, tak, już jest poniedziałek, ostatni, nawet nie pełen tydzień maja. Przed nami ostatnie dni do wyborów do Europarlamentu i o tych wyborach też powiemy, ale na początek dzisiaj Odysei Wyborczej temat, który jest kluczowy i dla wyborów europejskich, ale też dla kilku najbliższych elekcji będzie kluczowy: centralny port komunikacyjny. Budować, nie budować, szansa rozwojowa czy megalomania, projekt aspiracyjny czy projekt gospodarczy. Politycy wszyscy, czy chcą, czy nie chcą, ale też eksperci, ekonomiści i przedsiębiorcy będą musieli jakoś do tego projektu się ustosunkować i my będziemy teraz taką debatę właśnie prowadzić. Naszym gościem Ryszard Florek, prezes globalnej firmy Fakro, tak trzeba powiedzieć, ale też Rada Polskich Przedsiębiorców. Panie prezesie, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Państwo tej rozmowy słuchają oczywiście dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Jak przystało na prywatną firmę, my też prywatnie szukamy sponsorów i to dzięki tym słuchaczom, którzy są naszymi patronami, możemy takie rozmowy jak ta, która przed nami, przeprowadzać. Panie prezesie, na początek proste pytanie. CPK to jest projekt aspiracyjny, projekt polityczny, czy projekt, który się spina, jak to mówią eksperci w żargonie, w Excelu, czy to jest projekt, który się spina finansowo? Moim zdaniem jest to projekt, który się spina biznesowo, na projekt, na którym może państwo polskie bardzo dobrze zarobić, tak dużo więcej niż na dotacjach unijnych. Tak powiem krótko, a potem, jeżeli będę miał czas, to mogę wyjaśnić i pokazać na cyfrach, prawda? Także jeśli porównamy wyniki finansowe innych lotnisk, innych linii lotniczych, to jednoznacznie widzimy, że wszyscy na tym zarabiają. Dlaczego my mamy nie zarabiać? Dlaczego ma na tym nie zarabiać Polska, skoro pieniądze leżą, trzeba tylko po nie sięgnąć? Myśmy tutaj zrobili taką krótką, szybką analizę tej opłacalności i wygląda na to, że ten projekt, mówi o części lotniskowej, zwraca się dla Polski w ciągu 2 lat. Mówię, nie dla inwestorów, tylko dla Polski. Dla Polski właśnie, ale to coś się z czego zwraca, bo inwestycja, która przynosi zwrot w 2 lata, to jest hiper dobra inwestycja. Czy mała która inwestycja ma tak krótki okres zwrotu? Skąd się zwróci i jakie pieniądze właściwie tak szybko mają wrócić do tych, którzy te pieniądze wydadzą? Ale to ja panu powiem lepiej. W Turcji wybudowano takie lotnisko niedawno, 4 lata temu. Budowano je też 4 lata. I turecka minister infrastruktury powiedziała, że lotnisko w Stambule od otwarcia wniosło do gospodarki Turcji 82 miliardy euro, czyli 20 miliardów rocznie. Czyli można powiedzieć, że dla tureckiej gospodarki ono się zwróciło w pół roku, ponieważ lotnisko kosztowało 10 miliardów, a dla tureckiej gospodarki rocznie wnosi 20 miliardów. Czyli jak widać, dla kraju ono przynosi bardzo duże korzyści. W Polsce oczywiście nie powtórzymy sukcesu tureckiego. Ale kwota 20 miliardów też się pojawia. Ostatnio na antenie telewizji Polsat News pan prezes pokazywał właśnie, że rocznie zyski z funkcjonowania portu lotniczego, centralny port komunikacyjny, to jest 20 miliardów złotych. Skąd pan prezes ma tak dokładne szacunki? Bo to są zyski nie dla portu, tylko dla całego kraju. Bo tutaj uwzględniliśmy 4 źródła wpływu. Pierwszy wpływ to z ceł i VAT-u, ponieważ towar, cargo, jeśli zostaje wwożony do Unii Europejskiej, w tym kraju, w którym zostaje odprawiany, w tym kraju pozostaje 25% z ceł podatków, czyli tu z tego mamy wartość 6 miliardów. Następnie mamy wartość z podatków PIT i VAT od pracowników. Według danych
port lotniczy wygeneruje 290 tysięcy miejsc pracy w Polsce i to da wpływ z podatków dla budżetu państwa 8 miliardów. Tak dla przykładu powiem, że też się odniosę do przykładu tureckiego, że turecka minister infrastruktury stwierdziła, że turecki port dał dla tureckiej gospodarki ponad 900 tysięcy miejsc pracy. Czyli u nas bierzemy 1/3 tego, czyli można by powiedzieć, że to jest, że to są może mniejsze kwoty, liczby niż to, co w Turcji, czyli jest pewna rezerwa jeszcze. Kolejne cyfry to są zysk portu lotniczego i zysk linii lotniczych PLL LOT. Ponieważ na polskie linie lotnicze LOT będą się tylko wtedy rozwijały, jak będą miały do dyspozycji duży hub przesiadkowy i tu się szacuje, że LOT mógłby być co najmniej 3 razy większy, a wygenerować zysku co najmniej 4 razy więcej. Dzisiaj LOT generuje 1 miliard złotych zysku, więc założyłem, że to będzie, że to może być około 4 miliardów zysku. Poza tym te moje założenia porównałem z 10 zarówno portami lotniczymi w Unii Europejskiej, łącznie z Turcją i Koreą, jak również z liniami lotniczymi. Czyli to jest mniej niż średnia zyskowność tych dużych hubów przesiadkowych. Ja mówię w Unii Europejskiej, do tego jeszcze wzięliśmy Koreę Południową i Turcję. Czyli to są te cyfry, powiedzmy, no bardzo urealnione i to nam daje łącznie 20 miliardów złotych na rok. A tego nie da się zrealizować inaczej, jakby na przykład rozbudować port lotniczy Chopin, ale do tego jeszcze rozbudować porty lotnicze w innych miastach. W końcu no, mówi się, już nie będę cytał polityków, ale są tacy eksperci, którzy mówią, że tak, że trzeba rozwijać jednak te lokalne porty, bo one mogą być równie zyskowne. Taka była narracja. Niestety się nie da, bo żeby te cyfry się sprawdziły, to musi to być jeden duży hub przesiadkowy, gdzie będziemy zarabiać pieniądze nie na polskich turystach, oczywiście też to bierzemy pod uwagę, ale głównie na turystach, dla których tym hubem będzie po drodze, dla których ten hub będzie konkurencyjny. Jeżeli powiedzmy Niemiec z Berlina będzie chciał lecieć do Tokio i będzie miał leciał krócej i taniej przez Warszawę, to nie poleci przez Frankfurt, tylko poleci powiedzmy przez Warszawę. Ale ta Warszawa musi być konkurencyjna. Nie da się być konkurencyjnym, jeżeli pasażer przyleci na lotnisko Okęcie i będzie musiał, że tak powiem, przejechać do Modlina i stamtąd lecieć dalej. To absolutnie nikt takiego miejsca przesiadkowego nie wybierze. Poza tym dla cargo też musi być cała infrastruktura cargo. Muszą być terminale. To musi korzystać z korzyści skali i musi korzystać z korzyści pewnych nowoczesnego portu i tego, co pasażerowie oczekują. Tego się nie da zrobić na Okęciu. Nie da się to zrobić w połączeniu z Okęciem, czy Modlinem, czy Radomiem. To nie ma to będzie karzeł, a nie produkt, którego oczekują pasażerowie światowi, którzy będą chcieli się przesiadać, prawda, w Warszawie, ponieważ Warszawa ma dobre położenie. W tej części Europy nie mamy żadnego hubu przesiadkowego po prostu i jesteśmy w stanie liczyć na większość pasażerów z Pragi, Bratysławy, Koszyc, Brna i ościennych lotnisk. I do tego niekoniecznie musimy budować całą linię infrastrukturę koleją, która jest w tej chwili bardzo kontrowersyjna i bardzo kosztowna, możemy korzystać z przylatujących pasażerów samolotami i odlatujących pasażerów samolotami. Ale do tego potrzebujemy z prawdziwego zdarzenia hub, co najmniej 2 pasami startowymi, żeby w tym samym czasie przyjąć olbrzymią ilość pasażerów, którzy się przesiądą.
Panie prezesie, wspomniał pan o tym drugim komponencie, to tą dygresję zróbmy. Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, z grubsza rzecz biorąc, składał się z dwóch elementów: centralnego hubu, czyli lotniska, oraz tak zwanych szprych, czyli linii szybkiej kolei. No i tu jest dyskusja, bo część osób mówi, lotnisko duże to już budujmy, ale te linie kolejowe to może jest za dużo. Autorzy projektu mówią, to nie będzie tak grało, to musi być i dojazd kolejowy, i dojazd drogowy, i lotnisko. Wszystkie komponenty muszą się zgrać. Jak pan na to, prezes, patrzy, jak na to patrzą także eksperci Fundacji Pomyśl o Przyszłości i cały sztab ludzi, który za panem prezesem przecież stoi. Oczywiście kolej wspomoże CPK, ale nie jest konieczna, prawda? Ponieważ no, konieczna jest tylko szybka kolej między Łodzią a Warszawą, ponieważ no, gro pasażerów to będzie jednak z Warszawy i muszą szybko dolecieć i odlecieć, prawda? Dojechać i odjechać. Potrzeba będzie ludzi do pracy, więc oni z Łodzi i z Warszawy muszą też dojechać do tego lotniska. Czyli bez tej szybkiej kolei się nie, projekt nie jest możliwy. Natomiast jeżeli myślimy o tym, żeby dodatkowo korzystać z połączeń kolejowych, a nie lotniczych, powiedzmy, żeby z Krakowa jechać pociągiem do CPK, a nie samolotem, prawda? No to też są potrzebne i teraz w tym pierwszym etapie należałoby tylko wykonać dworzec kolejowy, bo on jest pod płytą lotniska i pod terminalem lotniczym i tego się później już nie da zrobić. Czyli co, lepiej zrobić, patrząc okiem przedsiębiorcy, lepiej zrobić od razu, nie wiem, czy cztery, bo to jest spór, cztery czy sześć, zwolennicy CPK mówią, zróbmy sześć, będzie na zaś, a pan jako przedsiębiorca, twórca firmy, jakby to zrobił? Cztery, czy od razu budować sześć peronów i mieć święty spokój? Tego nie wiem, ile peronów, wie pan, będzie, czy cztery wystarczą, czy sześć potrzeba. Ja powiem jedno po prostu. Ile jest w tej chwili zaprojektowanych, tego bym się trzymał, bo każde przeprojektowywanie po prostu, to nas będzie kosztowało kilka razy drożej niż sfinansowanie tych dwóch peronów dodatkowo po prostu. Więc ja bym się trzymał, żeby już nie zmieniać tego, co jest, żeby jak najszybciej realizować ten projekt, żeby on jak najszybciej zarabiał, prawda? Oczywiście w pierwszej kolejności potrzeba tego dworca dla połączeń z Warszawą i z Łodzią, ewentualnie z tymi kolejami, którym będzie po drodze, prawda, do Warszawy, czyli czy z Poznania do Warszawy, czy ze Szczecina, czy z Wrocławia. Jeśli to będzie po drodze, to też, żeby mogli tam się zatrzymać, żeby... Natomiast budowanie kolejnych, jak gdyby, tych szprych, czy rozbudowywanie tych linii po to, żeby tam latały, jeździły szybsze pociągi, wydaje mi się, to jest potrzebne, ale to jest przyszłość. To nie jest potrzebne na dzień dzisiejszy do tego, żeby lotnisko te 20 miliardów rocznie przynosiło dla polskiej gospodarki. I skupmy się na tym, żeby jak najszybciej te 20 miliardów rocznie wpłynęło do gospodarki, bo to jest mniej więcej tyle samo, ile mamy z dotacji unijnych z KPO. Proszę powiedzieć, panie prezesie, a dla dużego przemysłu, bo nie jest pan jedynym dużym przedsiębiorcą, który mówi tak, CPK jest potrzebne dla całej gospodarki, dla budżetu państwa, dla rozwoju kraju, ale też dla przemysłu. To jest tak, że przemysł widzi w tym takie swoją indywidualną szansę, taką no, nie całościową, tylko dla konkretnej gałęzi, dla konkretnej działalności. Przedsiębiorców to może być różnie po prostu. To są plusy i minusy. Plusem to jest to, że będzie lepsza komunikacja ze światem, mogą być mniejsze koszty, mniejsze skrócenie czasu podróży po rynku globalnym, prawda? Natomiast niektórzy przedsiębiorcy dopatrują się też minusów, bo mówią tak, skoro CPK spowoduje wzrost wynagrodzeń w Polsce o 10%, to
to my też będziemy musieli płacić 10% więcej naszym pracownikom, będziemy mniej konkurencyjni na rynku globalnym. Także tutaj niektórzy przedsiębiorcy różnie na to patrzą. Na pewno to jest dobry biznes dla państwa po prostu polskiego i co do tego nie ma dyskusji i przedsiębiorcy raczej upatrują w tym interes dla Polski niż dla siebie. Proszę powiedzieć, a finansowanie, bo pojawia się kwestia, skąd wziąć środki, kosztowny projekt, nawet sam lotnisko jest kosztowne, o tych kolejach dużych prędkości nie wspominając. No to jak to sfinansować, skąd to sfinansować, panie prezesie? Ja się zajmę najpierw sfinansowaniem tego portu lotniczego i to, co jest, że tak powiem, niezbędne, żeby funkcjonowało oczywiście te infrastruktury portowe, jak terminal paliwowy, terminal cargo, prawda, bo to da nam pieniądze na początku. Oczywiście koleje, no to można w różny inny sposób finansować, bo to można finansować, zresztą państwo tak czy inaczej finansuje koleje, bo te koleje nie będą służyły CPK. Oczywiście poprawią efektywność CPK, ale będą głównie służyły poprawie komunikacji w Polsce po prostu, czyli to jest temat bardziej budżetu państwa i na to wiem, że są dotacje unijne po prostu, więc bardziej się skupię na tym temacie biznesowym, jeśli chodzi o sam port lotniczy. I ja myślę, że skoro w Turcji państwo tureckie za samo pozwolenie wybudowania portu kasuje 1 miliard euro rocznie od konsorcjum, które ten port wybudowało, sama koncesja kosztuje 1 miliard dla państwa tureckiego, to znaczy, że to się biznesowo spina. Oczywiście w Polsce tego nie powtórzymy po prostu, natomiast bez żadnego problemu Polska by znalazła na to zagranicznych inwestorów, żeby to wybudowali. Tylko jest pytanie, czy taką dojną krowę warto oddawać po prostu, czy nie lepiej, żeby to sobie Polacy wybudowali po prostu i czerpali zyski na przyszłość, aniżeli po prostu oddawali taką dojną krowę. Oczywiście my potrzebujemy inwestorów zagranicznych dla biznesów, gdzie my sobie sami nie poradzimy, nie mamy doświadczenia, nie mamy kompetencji, nie jesteśmy w stanie sprzedać tych produktów, natomiast tutaj sobie sami poradzimy. Myślę, że Polacy sobie spokojnie poradzą z tym, żeby ten port wybudować, poprowadzić po prostu i tak samo rozwijać linie lotnicze. Ale Polacy, to pan prezes mówi budżet państwa, czy pan prezes mówi wszyscy Polacy? To znaczy tak. Indywidualnie, w ramach zrzutki. Żeby sobie poradzili z prowadzeniem tego. Natomiast, bo inwestora zagranicznego czasami potrzebujemy dlatego, że my nie umiemy danego biznesu poprowadzić. Więc tutaj akurat ten biznes byśmy poprowadzili. Natomiast jeśli chodzi o środki, to tak jak powiedziałem, są dwie możliwości. Inwestorzy zagraniczni, bo oni chętnie tutaj się będą bili o to, żeby mogli ten port wybudować. Ale szkoda jak powiedziałem, tej dojnej krowy oddawać inwestorom zagranicznym. Lepiej znaleźć sposób finansowania tak, żeby Polacy mogli zainwestować, ci co chcą, żeby mogli zainwestować po prostu w ten port lotniczy i w linię LOT. Bo to jak gdyby przez to, że będzie port lotniczy, będą się rozwijały szybko, będzie się rozwijał szybko LOT, prawda? Z tym, że LOT nie potrzebuje pieniędzy dużo do rozwoju, ponieważ samoloty się leasinguje, nie musi się kupować, można je leasingować i bieżące zyski wystarczą LOTowi, zresztą tak jak słyszałem, w tym roku miał 1 miliard złotych zysku, czyli bieżące zyski wystarczą LOTowi, żeby nadążył w rozwoju, powiedzmy w ciągu, po wybudowaniu tego CPK, żeby mógł szybko zwiększać liczbę pasażerów tak, żeby był 3-krotnie większy, prawda? Tu nie będzie potrzebował kapitału, natomiast kapitał jest potrzebny na wybudowanie tego lotu.
lotniska. I to ja mówię, powiązanie jakoś, to już jest inżynieria finansowa i to jest możliwe, rozmawiałem z finansistami, to jest możliwe, żeby udostępnić możliwość zainwestowania Polaków w ten port lotniczy. Bo to jest szansa, którą nie można Polakom zabierać. Z reguły trzeba ich zapytać. Jak inwestuje, to wypuszcza obligacje, nie tylko państwo, spółki prywatne również mają takie możliwości. Powinniśmy wypuścić jako państwo obligacje na CPK, które mógłby każdy kupić. Oczywiście to państwo z jednej strony, ale CPK może wypuścić obligacje, bo państwo jak wypuszcza obligacje, to robi z tymi pieniędzmi, co będzie chciało. I nie można jej powiązać, że tak powiem, z CPK. CPK wypuszcza jako obligacje. Jako spółka. Jako spółka wypuszcza obligacje i wtedy mając obligacje szybciej rosną nam wartość pieniądza zainwestowanego w to CPK. No dobrze, ale to przyjdzie prezes CPK do pana Ryszarda Florka i powie, kup pan, panie prezesie, za parę milionów złotych obligacji. I co zrobi Ryszard Florek? Kupi czy nie kupi? Oczywiście, że kupię. Oczywiście ja nie mam pieniędzy wolnych, bo każdą złotówkę wygenerowaną w firmie inwestuję w rozwój firmy, ale pod taki projekt nawet byśmy zaciągnęli kredyt w banku i byśmy te obligacje kupili, tylko pod warunkiem jednym, żeby to powiązać z udziałami w locie. Czyli częściowo sprywatyzować lot, pozwolić, że tak powiem, kupić udziały w locie i tym, co mają udziały w locie, dopuścić ich do obligacji CPK, bo tak jak powiedziałem, beneficjentem korzyści z CPK będzie lot, prawda? Jak popatrzymy w Turcji, tureckie linie lotnicze, które nie są właścicielem portu lotniczego, rocznie za 2022 rok miały prawie 3 miliardy euro zysku, czyli a port turecki kosztował 10 miliardów euro, czyli tylko z zysku tureckich linii lotniczych ten port się zwraca w 3,5 roku powiedzmy. Więc tutaj będzie podobnie. Beneficjentem zysków, większe zyski z CPK wygeneruje LOT, aniżeli samo CPK, zresztą analizując wyniki finansowe, bo ja przejrzałem wszystkie wyniki finansowe europejskich i portów lotniczych i linii lotniczych i tutaj różnie bywa, powiedzmy czasami port lotniczy ma większe zyski, czasami linie lotnicze mają większe zyski, ale bez CPK polskie linie lotnicze będą karłowaczyć, nie będą się rozwijać po prostu, a z portem lotniczym będą się rozwijać szybko i będą zmniejszać dystans do Lufthansy czy do innych linii lotniczych dużych globalnych. Czyli konkludując, panie prezesie, jeżeli pojawiłyby się na rynku obligacje CPK powiązane z udziałem w zyskach z lotu, to pan prezes własne pieniądze angażuje. To nawet wezmę kredyt pod to i zastawię go na fakro, prawda, a zainwestuję, ponieważ to się biznesowo spina a przede wszystkim to jest inwestycja, która jest potrzebna Polsce, czyli z dwóch powodów. I żeby zarobić, i żeby rozwijać nasz kraj. I o tym mówił Ryszard Florek, prezes firmy Fakro, Fundacja Pomyśl o Przyszłości, Rada Polskich Przedsiębiorców. Panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze.